Witamy Was bardzo serdecznie z tej strony Rawan Adventure. Ja mam na imię Asia. Rafał. Kuba jest za samochodem, a Teo jest przed samochodem tutaj z nami. Dzisiaj przyjechaliśmy do takiego fajnego miejsca. Jest to położone w hrabstwie Shropshire, niedaleko naszego domu. Nazywa się Cardin Mill Wyall. I tutaj jest właśnie mapka. Jest to z National Trust, także mieliśmy za darmo wjazd na ten parking. Tutaj się właśnie znajduje parking. Tutaj o. Tutaj jesteśmy. Tutaj dalej jest drugi parking. Jest tutaj wodospad. Dzikie konie tutaj są, bardzo malownicze są te wzgórza, fajnie wyglądają, jak wrzosy tutaj kwitną, że bardzo ciekawie to wygląda. My tutaj zaparkowaliśmy nasze auto i idziemy na spacer. Kuba bawi się w strumyku, rzuca sobie kamienia do wody. Nie, to jest omrok. No piękne. No i idziemy. Pokażemy Wam, jak fajnie fajne to miejsce jest, no bo można sobie fajnie spędzić czas z rodzinką. Także ruszamy w drogę. Jeśli ktoś by chciał się tutaj wybrać i nie miał karty National Trust, to tutaj parking jest 5,50 za cały dzień. Także spoko cena. Bardzo duży parking jest, bardzo dużo aut się tutaj zmieści. No i fajnie można sobie spędzić tutaj czas, bo jest bardzo dużo takich ścieżek. Na górę, dookoła tutaj, na samym szczycie bardzo często są dzikie konie, które tutaj mieszkają sobie. Są też owieczki. Zostawmy nasz kanał, proszę. Także fajna miejscówka jest. Jak są tutaj krowy, to tak musi szybko spaść. Na krów to raczej nie ma, tylko widziałam owce. Cardin Mill Valley znajduje się w hrabstwie Shropshire, na terenie Parku Narodowego Long Mynd. To urokliwa dolina otoczona pagórkowatym krajobrazem jest idealnym miejscem dla miłośników pieszych wędrówek i amatorów aktywnego wypoczynku. Główną atrakcją doliny jest piękny strumień, który płynie przez jej środek. Kwitnące wrzosy oraz zielone trawy przy brzegach sprawiają, że spacerowanie po Cardin Mill Valley jest niezwykle relaksujące i odprężające. Można tu podziwiać malownicze wodospady i kaskady, które dodają uroku temu miejscu. Jesteśmy tutaj w Cardin Mill Valley i tutaj chciałam Wam pokazać, bo najdłuższa trasa, jaka tutaj jest, to jest ta różowa trasa. I ona ma aż 8 km
i można ją pokonać w ciągu 3 godzin. Druga trasa, która jest tutaj, ta trasa zielona, i my pójdziemy na tą właśnie trasę zieloną, bo chcemy zobaczyć tutaj ten wodospad. Ta trasa ma 2,5 km i zajmuje półtorej godziny. I najkrótsza trasa to jest trasa tutaj, ta pomarańczowa, i ona, nią można dojść do takiego małego jeziorka, i ona ma kilometr długości i zajmuje 30 minut. Także zobaczymy, albo sobie pójdziemy tutaj do tego jeziorka, a potem sobie tutaj przejdziemy do tego wodospadu. Także zapraszamy Was na tą wycieczkę. Idziemy. Idziemy zwiedzać. Bardzo fajne tutaj są te góry. Tam na wprost jest restauracja. Można sobie wejść, coś tam zjeść, wypić. A my idziemy. Zobaczcie, jak fajnie tutaj wygląda. Jest taka droga i ta droga jest zalana wodą. Taki mały jakby wodospad się robi. Teraz Wam zrobię przybliżenie. O, widzicie? Takie ala mało wodospad się robi. Fajnie to wygląda. Bardzo urokliwe miejsce tu jest. Idziemy dalej. Zobaczcie, jak fajnie ta droga wygląda. Taki mały wodospad się tutaj robi. A tutaj normalnie jest droga i tędy auta przejeżdżają. Tak wygląda to z tej strony. Bardzo fajnie. Kuba idzie z kamieniami, jego ulubiona zabawa. A my idziemy dalej. Fajnie to wygląda, takie drzewo, a tam dalej są takie zrobione schody i po nich spływa woda. Bardzo fajnie to wygląda. To jest taki mały stawik. Nie jest za głęboko. Pójdę tam za Kubą. A tutaj grzyby. Wyglądają jak opieńki. Fajne takie drzewo.
Poszliby nasz kanał. A ja pójdę tam z prawej strony za Kubą. Rafał stał jest po drugiej stronie. Już powoli zbliżamy się do tego wodospadu. Zobaczcie, jakie fajne widoki za nami. Także polecamy wszystkim, aby się wybrali w to miejsce, bo trasa nie jest jakaś tam wymagająca. Nie masz jakichś tam ostrych podejść. Są takie łagodne te szlaki. No i fajnie tutaj cały czas płynie koło nas rzeka taka górska. Fajne różne krzaczki, drzewa, jak na przykład to fajne drzewo takie z czerwonymi kulekami. I tutaj już się zbliżamy do wodospadu. Warto mieć kalosze albo jakieś dobre buty do chodzenia po górach. Najlepiej wodoodporne. Teo dzielnie idzie. Rafał z Kubą tam trochę z tyłu zostali. To zaraz tutaj na nich poczekam. Zobaczcie, jak piękny. No i stał. Stał się zawiesił i wącha tutaj dookoła wszystko. Także tutaj sobie poczekam na chłopaków. No nie tam na dole zostanę. I teraz już się właśnie zbliżam do tego wodospadu. Już go widać stąd. Ale podejdę bliżej, bo na kamerze tego nie będzie widać. Już właśnie jesteśmy przy wodospadzie. Zaraz wam zrobię przybliżenie do niego. Nie zrobię wam przybliżenia, bo tutaj coś mam pomieszanie w ustawieniach. Dobra, podejdę do niego i wam nagram. I jesteśmy tutaj właśnie przy wodospadzie.
tam u góry widzę, że ludzie się drapują, żeby zobaczyć wodospad z góry. Ja tam nie będę wchodziła. Fajny wodospadzik. Wejdę trochę tutaj do wody i nagram z drugiej strony brzegu. O, fajnie wygląda. Fajne. Także nie jest za duży, ale bardzo ładny. A tak to wygląda z tej strony. No dobra, to wracamy teraz na dół. Spacer zaliczony i wracamy do kampera. I takie widoki mamy z powrotnej trasy. Jeśli nasz kanał, proszę. Te trochę kamienie są śliskie, także trzeba uważać, bo można wywinąć orła. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy wszystkich na kolejny odcinek. I subskrybuj nasz kanał. Tak jest. I subskrybujcie nasz kanał, bo nam pozwala to się bardziej rozwijać. Dodatkowo jeszcze, jeżeli podoba wam się odcinek, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Jeżeli też chcecie więcej wiedzieć na temat tych akumulatorów z poprzedniego odcinka, dajcie znać w komentarzach. A jeżeli byście chcieli mieć odcinek z ustawień MPPT z solarów albo albo naklejki. Albo naklejki. To dajcie znać w naszym komentarzach. Zapraszamy za tydzień i do zobaczenia.